Był trzeci. Nie, przepraszam, był... Nie, inaczej. Był dzień wstawienia, był dzień trzeci, był dzień czternasty. Teraz chciałbym Wam pokazać ostatni dzień, w którym kurczaki są u nas na fermie. Dzień na sterowniku bodajże 44. I w istocie jest to dzień 44, bo starałem się dobrze tam wprowadzić wszystkie dane. To ostatni dzień, kiedy kurczaki są u nas na gospodarstwie. Dzisiaj mamy ładowanie. W sumie już za godzinę kręcę to przed samym ładowaniem, bo chciałem wykorzystać ten moment jeszcze, żeby Wam pokazać, jak wygląda stado właśnie już na sam koniec i zrobić krótkie, małe przejście, pokazać Wam, jak one wyglądają. Opowiedzieć może trochę o nich, nie wiem, czy będę miał coś ciekawego do opowiedzenia, być może. Dlatego zapraszam. Mamy dzień 44. Tak jak już mówiłem 5 razy. Średnia na nasze oko to będzie jakieś 2,8, tak mi się wydaje. Więc bardzo zacna. Kurczęta, trzeba przyznać, że pewnie to efekt nowego obiektu. Bardzo dobry dobrostan, żadne choroby się na szczęście nie wpieprzyły, ale to też pewnie głównie dlatego, że obiekt jest świeży i czysty, to bardzo istotne. Stado liczyło 58 tysięcy sztuk, a ile ich będzie ostatecznie, mogę Wam powiedzieć dopiero po sprzedaży i po podliczeniu tego przez ubojnię, żeby miało to ręce i nogi, bo moje szacunki teraz mogą być mylne, takie bardzo dokładne liczenie padłych też nie zawsze jest możliwe, więc te dane, mam nadzieję, podam Wam być może w jakimś następnym filmie z dezynfekcji czy sprzed następnego wstawienia. A teraz chcę Wam pokazać chociażby stan ściółki, która jest bardzo, bardzo dobre. Ale to też dlatego, że mamy nowe linie pojenia, prawda? Te linie pojenia jeszcze nie zdążyły nabyć wad, typu, że nie są szczelne nyple, że są pewne nieszczelności na samych liniach, więc są szczelne, nie przeciekają, dlatego też stan ściółki jest bardzo dobry. No i też trzeba przyznać, że u nas ściółka jest dość cielana w trakcie rzutu, co no, na pewno bardzo poprawia dobrostan zwierząt i dobrostan ich łapek. Możemy nawet na przykład wziąć jakiegoś kurczaka. Oj, uciekł mi. Chodź, nie bój się. I zobaczyć, jakie ma łapki. Spokojnie. Proszę zobaczyć, jaka jest łapka. Łapka jest czysta. Nie ma na palcach żadnych odgniotów, tylko tu w centralnej części, ale to praktycznie zawsze jest taki odgniot i on jest też na spokojnie do wyczyszczenia. Te dwie nagrzewnice, wbrew moim obawom, że to będzie zbyt mało na taki obiekt, poradziły sobie bardzo dzielnie, dały radę obiekt nagrzać. Teraz, jak widzicie, są one okręcone streczem. A to głównie z tego względu, że no nie chcemy, żeby się ukurzyły. Zawsze mniej czyszczenia, więc kiedy przestaliśmy już grzać, tak definitywnie to zostały okręcone streczem. No i rozłączone oczywiście i od gazu, i od prądu, żeby się przypadkiem nie uruchomiły jakimś cudem, bo owinięte streczem uruchomione nagrzewnice to mógłby być pewien problem. Więc na pewno na plus stan ściółki, ale to głównie dlatego, że są świeże, nowe linie wody. A jak nowe, no to są szczelne i są w dobrym stanie. Ciężko się do czegokolwiek przyczepić. Linie karmienia, też trzeba przyznać, że były pewne obawy, ale doskonale sobie dały radę. To taki trochę może
nieintuicyjny system, gdzie trzeba te szczeliny dobierać ręcznie, ale on sobie też bardzo dobrze poradził. Kurczęta zadowolone. Co jeżeli jeszcze chodzi na przykład o... Jeżeli jeszcze na przykład chodzi o system chłodzenia, to nie mogę nic wam ciekawego powiedzieć, głównie dlatego, że nie był on wykorzystywany, bo nie było jeszcze aż tak wysokich temperatur. Pewnie na następnym rzucie będzie już możliwość wykorzystania tego systemu chłodzenia. No oczywiście na początku była ta trzecia pomocnicza, żeby mocno wbić temperaturę, ale to też jest dość naturalne. Na początku zawsze tej temperatury potrzeba takiej trochę bardziej agresywnej. Na pewno na duży plus też mój system zamykania bram. Ja myślę, czy go nie opatentować, bo tu chyba są duże pieniądze do zrobienia. Teraz jest zamknięty takim skoblem od dołu, ale w trakcie rzutu to jest świetne rozwiązanie. Nikt z zewnątrz nie otworzy bramy. Brama jest mocno zamknięta, szczelna, trochę dociągnięta do ściany. To super sprawa. Wloty otwierane mechanicznie to nie jest tak naprawdę żadna uciążliwość, bo zawsze wieczorem i tak wchodzi się zerknąć co u nich i wtedy można dokonać pewnych zmian w otwarciu wlotów, a jeżeli się nie wchodzi i jest dobrze, no to się po prostu nie wchodzi i nie ma problemu. Może jeżeli jeszcze dwa słowa na temat koszy. Te małe kosze mnie na początku nie przekonywały, ale naprawdę poradziły sobie świetnie. Mają one ten system, że rozłączają się, jeżeli są puste. A teraz możecie zaobserwować, że są puste, ale dlatego, że po wyłączeniu poprzeczki i po jakiejś godzinie przyszedłem opróżnić je ręcznie. Musiałem, używając takiej wtyczki zaślepionej z jednej strony, zamknąć obwód, żeby one chodziły na pusto. I wtedy opróżnić kosze. Są już puste. Kurczaki kończą wyjadać pasze. Naprawdę byłem do nich nieprzekonany. Takich małych koszy. O, tu macie też kolejny lifehack. Jeżeli chcecie opróżnić tego typu kosze, to zaślepiacie wtyczkę tutaj, żeby miała zamknięty obwód. Tylko potem uważajcie, nie kładźcie jej nigdzie na wierzchu, bo ktoś jeszcze gotowy ją wsadzić do kontaktu i wtedy będzie nieprzyjemna sytuacja. Ale tutaj one zamykają obwód i unieruchamiają ten system, dzięki czemu kosze ściągają się do pusta. Listków żadnych pojemnościowych nie ma, są listki wszędzie, tradycyjne, listkowe. Listkowe. Listek generalnie wywodzi się z tego, że to taka plastikowa klapka wygląda jak listek, ale nie ma nigdzie listków pojemnościowych, wszędzie są takie tradycyjne. Jedyna awaria, jaką mieliśmy w trakcie tego rzutu, to była pęknięta spirala od poprzeczki. Nie wiemy tak naprawdę, dlaczego tak się stało. Być może po prostu to była jakaś wada tej spirali, być może była za mało albo za bardzo naciągnięta, ale chyba raczej za mało. Ale bardzo szybko udało nam się naprawić tą awarię. Szkoda, że nie nagrałem nic z tego, bo fajny materiał poglądowy, sądzę, pokazujący, jak sprawnie można naprawić spiralę w paszociągu bez wielkiej ingerencji. Po prostu rozsunęliśmy rury, udało nam się pospawać spirale, bo spirale można z powodzeniem spawać. Udało nam się pospawać te spirale bez wyciągania jej, złożyć rury, założyć ją na końcu, na to jarzmo i bez problemu chodziła, więc mam nadzieję, że już się tam nic nie będzie działo. To była chyba jedyna awaria, jaką mieliśmy, więc też, no, szczerze powiedziawszy, ciężko jakieś awarie w nowym obiekcie, więc to trochę groteskowo brzmi. No ale nic, dobra, ja jeszcze muszę tu wyekspediować rury z koszy i biorę się za unoszenie linii.
No i cyk, jesteśmy świeżo po załadowaniu wszystkich kurcząt. Było tego 7 samochodów, 7 aut, 7 tirów. Takich tirów po 22 kontenery. To jest, nie wiem, tam między 4,5 a 6,5 tysiąca sztuk na to wchodzi, w zależności od wagi. No 6,5 do 7, w zależności od wagi. 7 takich dzisiaj załadowaliśmy i skończyliśmy. Jest godzina 4.30, więc ładowaliśmy w sumie całą noc. Ale udało się. Jedna wada, że niestety, może trochę z mojej winy, bo mógłbym te kable popodwiązywać, znaczy się kable węże od wody. Może trochę z mojej winy. Jeden przy załadunku jednego z aut, niestety wózkiem wożącym kontenery, urwał się wąż od reduktora. I nie wiem, nie mam już siły teraz sprawdzać. Pytanie za 100 punktów. No weź się obróć. Pytanie za 100 punktów, czy urwał się wąż i da się to jakoś naprawić, czy też po prostu reduktor jest do wymiany. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że jakoś da się to ogarnąć. Tak powinno być. No niestety nie podwiązywałem tego. Nie mamy żadnego bloczka, żeby to ściągał razem z podnoszeniem. No ale też prawda jest taka, że trzy poprzednie auta były też ładowane po tamtej stronie i wszyscy jeździli pod paszą. Nie zwróciłem na to uwagi, moja wina. O, może moja i kierowcy pół na pół, umówmy się. No ale skończyliśmy. Elegancko udało się wszystko ogarnąć, pięknie. Jutro pewnie trzeba będzie zacząć wywozić obornik. No i tak to mniej więcej wygląda. To takie podsumowanie tego niesamowitego cyklu z kamerą wśród zwierząt. Nie był on za bardzo merytoryczny, ale za to nieciekawy. Pozdrawiam wszystkich fanów kapitana Bomby. Dobra, ja już zasypiam na stojąco, lecę spać. Tak to mniej więcej wygląda. Skończył się rzut w tym kurniku i kończy się również ten film. Trzymajcie się, subskrybujcie agrokulturę. Trzymajcie się.